I tutaj pojawia się kolejny Cyper Peon. Siemanko, usłyszałam alarm, więc szybko przybiegłam. Aha, no fajnie. Więc Cyper Peon Remil chce z nami walczyć i ona wysyła do walki dwa Pokémon, jakimi są Vibrava oraz Kadabra. No i jak zapewne nie trudno się domyśleć, Vibrava po poziomie 143 jest Shadowem. Tak, Shadow Vibrava, to jest coś. I Vibrava obowiązkowo muszę załapać. Później wolnie we Flygona, cudownego Pokemona, który jest naprawdę świetny. Tylko żeby Surf nie był krytyczny, Vibrava, o. Dobra, czyli stamp w Kadabrę. Dziwo to go wykończyło. Właśnie Kadabra fajnie pada, ta łyżeczka, łup mu na łeb. Aha. Kadabra jest wyższą formą Abry, nie wiem czy mieliśmy okazję go zobaczyć, ale chyba już tak. O, i Kecleon. Kecleon jest dosyć wkurzającym Pokemonem, bo ma duży spedzef i może zmienić... Nie! Żyje! O kurde, żyje! Tylko żeby nie użył Shadow Rusha. Nie jest dobrze. Entei, zmień się na Altarię. Kurde, że on żyje jeszcze z jednego Shadow Rusha, on może paść. Błagam cię. Złap się. Dobra, leci Ultra Ball. Z Vibrava może nie jest jakoś nadzwyczaj trudno złapać, ale różnie to bywa. Złap się. Jest! Mamy Vibravę. No, udało się. Cudem praktycznie się udało. No i Swillow. Wyższa forma Tailowa, nowy Pokémon. Czyli dalej Pokémon normalny, latający, ale dosyć szybki. Nie pytajcie, jak mi użyło. Dobra, Kecleon się zakopał. No dobra. Skoro Kecleon się zakopał, to przywalimy tak. No nie, Altaria jeszcze tylko Altaria. Swillow jeszcze leci w powietrze. Niedobrze. Czyli żaden z moich ruchów nie trafia. Na nieszczęście moje. Tak, to nie zadziałało na Altarii. Więc teraz możemy śmiało walić w Altarii. Mi się mylą te Pokémony. W Swillow. I Surf. Surf teraz podziała słabo na Kecleonie, bo on zmienił sobie kolor na typ wodny. Znaczy kolor, no typ se zmienił po prostu. Znaczy to jest z jednej strony fajna umiejętność. I bardzo fajna, jeżeli się walczy smokiem przeciwko właśnie Kecleonowi, bo jeżeli on zmieni typ na smok, to ataki typu smok będą najmniej efektywne. Super efektywne. O, Strength. To wykończy raczej Feraligatra. No, na szczęście mi się nie przyda zbyt... Nie, on się przyda. Znowu będę musiał używać Revive. Dobra, myślemy może Umbreona, bo on w ogóle nie był używany jeszcze w tym laboratorium. Niech mu się też coś dostanie, expa. Też mu się coś od życia należy. Dobra, to już ominę, żeby po prostu nie zmienić mu typu. No chociaż... Pewnie Dragon Breath mu tyle... Nie zabrał mu aż tak dużo. No cóż, zmienił kolor na smoka. Więc teraz atak typu smok będzie na nim super efektywny. I tutaj trochę nie do końca dobrze przemyślana jest strategia z Kecleonem. To jest właśnie defekt tej strategii. Mój strength w Altarii na pewno. A jak żeby inaczej, ale mało zabrało. Stracił staba. Dobra. Fajnie to tak. Quick Claw zadziałał. No i to zmieni mu typ na mroczny, no ale dobra. I tak padnie już. To już tylko kwestia kilku tur. Dobra, pokonaliśmy Kecleona. Oj tak. Poziom 49 dla kogoś tam. 48 dla Entaia. A już miesza z tym. Jaki poziom dla kogo? Ważne, że przeszliśmy. Jestem za silny, chłopczyku. Wiem, jestem potężny. Nie do pokonania wręcz. No dobra. No i tutaj mamy drzwi, które są zamknięte szyfrem. I pierwszym Pokemonem by... No i tu mamy 9 właśnie Pokemonów i musimy wybrać te, które były na DNA samplach. Czyli pierwszym był Mightyena,
drugim było nie wiadomo co, a trzecim był Spajkun. Trzeba próbować przerozmaite kombinacje. O, sudołudo. No i się udało. Więc tutaj mamy... O, Scrap, już go poznaliśmy kiedyś. Już nie pierwszy, nie drugi, a trzeci raz się spotykamy. Przypominasz sobie, kim jestem? Zemszę się za to upokorzenie w rejktowym lesie. No, więc Cyper pion Scrapa i zapomniałem ożywić Ferroligatra. Nie no. Bez Ferroligatra nie rusz w tej walce. No to mamy problem. Może nie poważny jakiś problem, ale jednak trochę problematyczna sytuacja się robi, bo tutaj mamy do walczymy praktycznie chyba nowym Pokémonem, jakim jest Wobbuffet. Nie, no w sumie do zrobienia to jest. Wobbuffet jest Pokémonem psychicznym, który potrafi odbijać wszystkie praktycznie ruchy. Więc ja Ferroligatrem chciałem tylko z Screechem zminimalizować obronę i po prostu jednym slashem go wykończyć, no ale zapomniałem po prostu wyleczyć Ferroligatra, no i... No i masz. Dobra, więc Lirem będę mu obniżał obronę i później przywalę razem Returnem i Stampem. Tak, używa counter, jak widzicie. Ja dalej będę mu obniżał obronę, a Psychikiem przywalę w Camperla. Psychik raczej ją wykończy. Dobra. I jeszcze jakiś Pokémon? Tak, chyba ostatni już, Medicham. Kolejny Lir, już drugi. Właśnie Lir to jest atak Zezem, a co Zez ma do obrony? Nie wiem. To jest takie dosyć dziwne. Dobra. Atak Zezem. A, nie mogę. Albo ruch ziewnięcia. To też po prostu rozwalający system. No dobra. Medicham pada po Psychiku. Tutaj trzeci Lir. I miejmy nadzieję, że po tych trzech Lirach Stamp i Return wykończą tego Wobbuffeta. Oj, jaki Fire Blast. Dobra, czyli Return. Zobaczymy, ile Return zabierze. Miejmy nadzieję, że około połowy. O, ponad pół, dobrze jest. I Stamp. Z Wobbuffeta dostaniemy całkiem sporo expa. Wobbuffet jest nawet fajnym Pokémonem, muszę przyznać. Bo naprawdę nieźle kontruje, jak trzyma jeszcze leftovers, to może zdziałać dużo. Tak. No i Scrap, pokonany przez nas po raz kolejny, zniknął. Dobra. A teraz... Przygotować się trzeba na prawdziwy hardcore. Czyli tak, Furistor. Czas trzeba dobrać odpowiednie Pokémony. Dobra, powiedzmy, że Medicham na sam początek. Idziemy! Teraz będą jazdy takie, że... A, dobra, w każdym razie tutaj mamy przedmioty, jakimi są... HP Up, jeden aż. No i teraz... Mamy do czynienia z samym mistrzem, tak przynajmniej określany był Ian. Dobrze. Ta buta zawiera wszystkie dane. Jest już gotowa. O, jak udało się wam tu wejść? Tak, że was nie zauważyłem. A więc to tak. Ty musisz być tym sławnym Wesem. Tak myślałem, że się tu zobaczymy. Nazywam się Ian. Zarządzam tym laboratorium. Nikt nie może inny gerować w plany Shadow Pokémon. Nie pozwolę na to. Pozwól, że pokażę ci siłę mojego wspaniałego Pokémona Shadowa. No i teraz mamy do czynienia już z czwartym Cyber Adminem, jakim jest Ian. I on wysyła do walki Huntaila oraz Golbata. Właściwie dwa nowe Pokémony. Golbat jest formą Zubata, Huntail jest jedną z możliwych wyższych ewolucji Clamperla. No i tutaj mój błąd, bo nie wziąłem... Nie wziąłem... Kogo to ja nie wziąłem? Spełna.
No cóż, dobra, przywalmy więc high jump kickiem Frontaila. Dobra, Sunny Day. To osłabi jego ewentualne wodne ataki. Golbat Confuse Ray. Szlak by to. Nienawidzę tego ruchu. Przynajmniej jeżeli ktoś go na mnie używa. Dobra, Medicham, błagam cię, uderz przeciwnika, nie siebie. I... dobrze! Bardzo dobrze! Puh. Tak, Hunter ma dosyć sporą obronę, więc... no... Rain Dance. Oż ty! O, i ma fajną zdolność też Shift Swim, która zwiększy mu prędkość deszczu, ale... ja na to nie pozwolę. No, szlak by go, znowu Confuse Ray. A ja muszę użyć Sunny Day'a, bo później może być nieciekawie, jeżeli go nie użyję. Także Entei... dobra. Bite. No fajnie. Ale to może potknąć, więc to jest taki jeden mankament tego ruchu. No i znów w siebie walę. Super, po prostu. Tak, a Huntail pewnie zna jakieś wodne ruchy, więc no, trzeba być na niego ostrożnym. No, super surf. To nie wiem, czy wykończy mojego Entei, ale jest cień takiej szansy. Oh, jeszcze się trzymam. Entei, błagam, użyj tego Sunny Day'a. Jeżeli użyjesz Sunny Day'a, wszystko będzie dobrze. Dobrze! Dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tak, słoneczko musi być. Nie ma to tamto. I teraz bite w... tak, Medicham. Medicham otrząsnął się z konfuzji i używa high jump kicka, który trafia i rozwala Huntaila. Bardzo, bardzo dobrze. Ciekawe, jaki teraz Pokémon wejdzie do akcji. No, są chyba dwie możliwości. Obie nowe. Tak, i oddaję sobie na nich Lantern. Jest to wyższa forma Chinchou, którego już widzieliśmy, czyli Pokémon wodno-elektryczny. I teraz... tak, no miejmy nadzieję, że może Entei jednak już otrząsie się z konfuzji, użyje tego... o, jest, dobrze. I Entei używa Fire Blasta, który zmiecie z powierzchni ziemi Golbata. Tak jest, o, trzyma się, skubaniec jeden, no. No, Golbat wykończy mi Medicham. Jeszcze nie wiem, że cios krytyczny też super efektywny. Medicham pada. No dobra, więc teraz czas użyć... Altari. Na Hydro Pump, no to już wykończy z pewnością Entei'a. Więc za Entei'a wstawię może Espeona. Będzie mi potrzebny szybki Pokémon, żeby szybko rozwalić Golbata. No, lepiej rozwalić szybko Golbata. Tak przynajmniej myślę, ale... to się zastanawiam, czy może lepiej rozwalić od razu Lanturna, bo... skomplikowane te walki Pokémon. Dobra, rozwalamy Golbata, a Lanturna ewentualnie spróbuję sparaliżować. Wcześniej ja będę szybszy od Lanturna, ale... no dobra, co będzie, to będzie. Trudno. Dobra, i Golbat pada, ale wylapujemy z Peona. Altaria też. No i teraz do akcji wchodzi Altaria jeszcze. No okej. Okay. Czyli Dragon Breath mojej Altarii będzie niezły na Altarię Iana. No szlak by go Rain Dance znowu. Dobra, więc zrobimy tak. Psychic na Altarię i ten Revive na Entei'a, bo Entei musi być żywy, będzie mi potrzebny bardzo, ale to bardzo Sunny Day. Dobra, co robi Altaria? Ice Beam. Oh, tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Kompletnie. I Confuse Ray. Waltarię. Nie no, wespełna. Bardzo, bardzo niedobrze ta moja sytuacja tutaj wygląda. No dobra, próbujemy Psychikiem zniszczyć tego Pokemona próbujemy zniszczyć Dragon Breath MSPON, uderz przeciwnika. Dobrze! To skosi Lanturna z pewnością. No i... a jednak nie. Schowany się trzyma, no. Dobra, Dragon Breath zniszczy Altarię, to już bez dwóch zdań.
No ciężko w tej walce, jest ciężko, bo teraz do akcji wejdzie Raiko! No jak nie trudno się domyślać, to jest ten jego przewspaniały Shadow. Raikoa pokonać może być dosyć trudno i standard. Oby tylko nie w altarię. No, super. Ale chociaż będę mógł pozbyć się też. Jedna zaleta tego, że altaria padła. Jedna jedyna. Entei powinien być szybszy od Raiko, bo ma wyższy poziom. Raiko jest bardzo szybkim Pokémonem. To chyba jedna z najszybszych legend w ogóle. Dobra, czyli tutaj Psybeam, tu Sunny Day. Fajnie było, jakbyś uderzył w przeciwnika. O, bardzo dobrze. Tak jest, Tanturn pada. No i to już ostatnie Pokémony Jana. Więcej nie będzie, mam nadzieję. Przynajmniej tak jakiś czas temu z nim walczyłem, to nie miał. Z tego zapamiętam nic. I nie ma, dobra. Czyli Raiko używa Thunder, który nie trafia. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, teraz Espeon. A w turze Espeona ożywię altarię, żeby uśpić Raiko. Czyli kolejny revive. Zostało mi już ich stosunkowo niewiele. A Enteiem przywalę Stampem, żeby osłabić powoli Raiko. I łup. Tak, myślę, że jeszcze jeden atak i będzie ok. Tak, ataki są od razu wymierzane w Enteia, co jest dla mnie na rękę, bo przynajmniej nie dostanie się altarii od razu. To co, jeszcze raz stamp. I przystępujemy powoli do usypiania przeciwnika. Oby nie krytyczny Entei. Oby nie krytyczny. Dobrze, no i chyba na takiej ilości HP będę musiał zostać. O, potknięty, bardzo ładnie. Użyjmy Sync. I teraz zaczynajmy rzucać ultrabolem. Miejmy nadzieję, że mi ich wystarczy. Złapanie Raiko jest dosyć trudne. No wiadomo, legendarny Pokémon, no... Różnie to bywa. Naprawdę. Czyli tak, raz... I się uwolni. No, tego można było się spodziewać. Więc zaśpiewaj mu, Altaria. No niestety się nie udało. Thunder nie trafia, na całe szczęście. Dobra, oszczędzajmy pokebole, zawołajmy Enteia. Niedobrze, nie słucha, wiem. Raiko widać też zbytnio nie słucha, bo nie chce się dać uśpić. Oj, słońce przestało działać. No to będzie trzeba je na nowo przywołać. Więc słoneczko, świeć nam mocno. Altaria uśpi go w końcu. Jest! No, także będziemy mogli już przystąpić powoli do łapania tego Pokemona. O, Leppa Bear odnowiło mi pipi w Sunny Day'u, bo mi się skończyły. To fajnie. Czyli co, no dla jajsy użyję Dekondensa, a tutaj użyjemy Ultra Ball. Ultra Ball, lecisz i miejmy nadzieję, że nie złapiesz tego Raiko. Dobra, zobaczymy, czy to podziała. Złap się. Złap się. Złap się. I nie złapał się. Niestety. To może spróbujemy jeszcze jeden trik, tak zwany z pierwszej generacji, czyli Góra i B. Może podziała. Kto wie. Znaczy, no to niby jest mit, no bo naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem miałoby to mieć coś... Miałoby to wspomóc łapanie Pokémona. Ale dobra. Góra i B. Lecimy, ciśniemy. A kto wie, a nóż może się uda. Jeden. Nie udało się. Tutaj to nie działa. A może to trzymać trzeba? A kto wie. Dobra, w każdym razie dalej próbujemy. Jak mi się zostanie ze 5 ultraboli, to wtedy przystąpię do łapania timerbolami, których mam też kilka. Więc teraz ultrabol. Tego zawołamy, bo nic z tego zrobienia mu nie pozostaje innego. A sobie mógłbym go też wymienić? Nie mógłbym go wymienić, bo muszę Sunny Day'a używać. Raz. No i się uwolnił.
Trzeba mu zabrać jeszcze trochę HP, no ale... To jest ogromne ryzyko. Szkoda, że nie mam Noctowla. Skillwinga bym wtedy użył i akurat by było. A tutaj, no niestety, no... Musimy być bardziej ostrożni. A no, to jest chyba mniej praktyczny od Altarii, prawdę mówiąc. I chyba już Altaria będzie na stałe do mojego składu z miejsca Noctowla jako usypiacz. No nie tylko jako usypiacz, bo Altaria jest ogólnie dobrym Pokémonem. Żeby nie było. No co za... Co za czort? Się uwolnił. Ja bym musiał chyba dać zużyć wszystkie pipi w Thunderze, żeby zaczął używać Shadow Rusha. Ouch, trafia Thunderem. Trochę groźnie to wyglądało. Takie smoko przestało działać na moje nieszczęście. Więc użyję teraz Full Restore. Trzeba odnowić HP Guenteya. I użyję Sunny, żeby uniknąć Thunderów. O, Shadow Rush, w końcu. Dobra, czyli w sumie już niby stracił troszkę HP, więc możemy przystępować do śpiewania mu. Dobra, zobaczmy Entea, nie wiadomo po co. Rekowi zaśpiewaliśmy, ale to nic nie zadziałało praktycznie. Więc Reko używa kolejnego Shadow Rusha. Odbierając tym sobie coraz więcej HP. Więc teraz w turze Altarii, teraz zaśpiewana w turze Entea, już rzucę Ultrabola. Nóż może się złapie, nóż może się uda. Zostało mi ich 12. Złapanie Raikou to jest naprawdę ciężka sprawa. Chociaż jak gdy pierwszy raz go łapałem, udało mi się złapać go po prostu pierwszym to Great Ballem. I też na zielonych HP jakieś, no cuda się zdarzają, ale wiadomo, no nie warto na nie liczyć. No tutaj się uwalnia praktycznie od razu. Uśpi go, Altaria. Niedobrze. On nie może sobie zabrać za dużo HP. No hello. Szkoda, że ja tutaj mojego Mischievousa. Użyłbym wtedy Pain Splita ewentualnie w ostateczności bym mu dodał trochę tych HP. Bo jest też taka możliwość. Moja Mischievous poznała Pain Split, tak nie chwaląc się. Dobra. Raikou, złap się, złap się, złap się. Złap się. Dobra, trzymamy teraz górę i B. Jeszcze mówimy złap się. Może się złapie. Kto wie. Złap się. Złap się. Nie złapał się. Nie pomogło. No, w końcu piosenka trafiła. No, piosenka trafiła. Trafiła pod jego gusta i usnął. No chyba może nie trafiła, bo go znudziło. Ale dobra. Więc rzućmy kolejnym ultrabolem. A i tu powoli czas się kończy, ja zaraz będę musiał kończyć, a tu naprawdę jeszcze Entei mi został do złapania. Znaczy, Raikou mi został do złapania. Masakra. Dobra, próbujmy może góry i B analogiem. Górę. Może to podziała. Złapiesz się czy nie? Masz się złapać. Złapać się masz. Masz się kur... No i się nie złapie, no. Skubanie jest jeden. Tak, Entei nic sobie nie robi z tego, że go wołam. Słońce przestało świecić. Na razie nie będę przywoływał słońca, bo nie chcę, żeby Raikou używał. No w sumie. Żeby używał Shadow Rusha, bo ma już mało HP stosunkowo. Dlatego trzeba oszczędzać się. Dobra, teraz nic nie robimy. Mam tylko nadzieję, że się złapie. Musi się złapać. Nie mam czasu. No i. Lagby go. Już jest tak blisko. Myślę, ten Dragon Dance jest po to tylko, żeby zruszyć tury. O, w sumie mam pewien pomysł. Tak, rzucamy dalej ultrabolami, ale teraz zmienione jest pełna, użyję Reflecta, żeby wzmocnić obronę i żeby... Nie wiem, no, może to zmniejszy redukcję HP Raikoua, bo to jest chyba zależy od tego, ile HP on straci. Znaczy, ile HP zabierze, tyle on mniej więcej tak straci. Znaczy, może nie tyle samo, ale tak mniej więcej. No dobra. Entei, wróć, idź Espeon. I na 5 tur wzmocnisz mi obronę. Tak, Raikou się obudził, używa Shadow Rusha. Niedobrze. Bardzo niedobrze.
No chociaż dużo mu to nie zabrało, prawdę mówiąc. Więc reflect. O-o, Zink nie trafił. Tak, wzmocnijmy sobie trochę obronę. On teraz użyje znowu Shadow Rush. Dlaczego już nie używasz Tanter? Przecież on ma 10 pp. 10, a może 5? Nie wiem, w każdym razie zaczyna się robić groźnie. No bez jaj, jeżeli pipi nie został. O kurde. Mamy problem. Muszę teraz odnowić pipi w Singu. A Sing mimo wszystko może nie trafić. Mamy problem, duży problem. Kurde, szkoda, że wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. No cóż, miejmy nadzieję, że może się akurat łapie. No bo jest naprawdę blisko zgonu i... Nie wyszło. On znowu będzie używał Shadow Rush. On wolił śmiercić siebie, niż dać się złapać. Taka prawda. Żyj, 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 żyje! Błagam cię, Altaria, uśpi, traf, traf, kurde, traf. Szkoda, że miałem Pokemona z Disable. Dobra, a mimo wszystko będę próbował dalej go łapać. Dobra, może Timer Ball. Bo ta walka już trochę trwa. Timer Ball nawet fajnie wyglądają. Dobra. Może Timer Ballem się złapie, no. Może. Raz. I nic. Kurde, Altaria, uśpij go. Nie możesz nie trafić. Nie masz szans, że nie... Nie, no. Załamka. Raz, dwa, trzy. Jest! W końcu! W końcu złapałem Raikou. Po około 3 godzinach prób i błędów w końcu mi się udało i pokonałem Cypher Admira i Jana. Cóż za niesamowite emocje, po prostu. Ta siła! To niewiarygodne! Oj tak, moja siła, mój duch walki w ogóle jest naprawdę niewiarygodny. Próżny był wasz trud, aby się tu dostać. Shadow Pokémony, które stworzyliśmy, zostały przeniesione gdzieś indziej. To spędziłem się. Oczywiście, a co słowo? Oczywiście. No, oczywiście, razem ze wspaniałym Shadow Pokémonem, stworzonym dla naszego szefa. I Ian zwiał. No, ale zostawił po sobie płytkę z danymi. Oraz co my tu mamy? Tu mamy kolejną teczuszkę z przedmiotami i tutaj mamy TM26. TM26 jest to nic innego jak przepotężny ruch typu ziemnego, jakim jest Earthquake. Jest to ruch poszukiwany przez wielu, naprawdę silny i bardzo praktyczny ruch, którego na pewno nauczę jakiegoś z moich Pokémonów. No ale dobra, tą oto windą opuścimy już laboratorium i otworzymy te drzwi, które tutaj można było otworzyć jedynie z tej strony. Tak, alarm ciągle wyje, ale nas to nie interesuje, więc opuśćmy w końcu to miejsce, to przeklęte laboratorium, w którym naprawdę pochłonęło tyle moich nerwów, że no po prostu miałem chęć rzucić kontrolerem od GameCube'a po prostu podłogę, ale później stwierdziłem, że był za drogi i opanowałem się. No i dostaliśmy maila. Ciekawe, od kogóż to ten mail? No więc wejdźmy w skrzynkę odbiorczą i tutaj mamy dane z laboratorium od Neta z Diamler. Cześć, to ja, Net. Jeśli zdobędziesz jakieś dane w Shadow Pokémon App, to proszę, dostarcz mi je do Diamler. Będę czekał. No okej, okay, więc już znamy cel kolejnego odcinka serii Pokémon Colosseum, czyli udamy się do Diamler, czy odnać płytę Netowi. Dlaczego cel kolejnego odcinka? Bo w tym odcinku to już wszystko. Jeszcze może rzućmy oko na nasze nowe Shadow Pokémony, bo ich jednak troszkę się uzbierało, jednak troszeczkę ich złapałem. I na czym to ostatnio chyba skończyłem? Na Iponie. Czyli tutaj, nie, jeszcze Morkroa widzieliśmy. A więc po kolei lecimy. Więc tutaj mamy Pokémona Robux Stal, jakim jest Fortress. I ma fajną zdolność Stardy, która zawsze zostawia 1 HP, gdy zostanie u nas... Znaczy nie, w ogóle neguje ruchy One Hit KO, czyli na przykład Horn Drill i tak dalej.
Tu kolejnym Pokemonem jest Ariados, Pokemon Robak Trucizna, który ma umiejętność Swarm, czyli Rój, która wzmacnia ataki typu Robak w krytycznych sytuacjach, czyli jak ma mało HP, poniżej 40, no na HP liczbę trudno powiedzieć, jak są czerwone. Czyli tak, później normalny Pokemon, jakim jest Granbull, który ma zdolność Intimidate, bardzo dobry w ataku właściwie. Tutaj widzimy, że Fortress jest bardzo dobry w defie, z kolei Ariados nie jest dobry raczej w niczym, ewentualnie troszkę wyższy atak. No i przedostatni, Vibrava, jest naprawdę bardzo fajny Pokemon. Połączenie, no średnie, ziemia smog, co prawda daje to odporność na ciosy kamienne, ale jednak tracimy odporność na ataki lodowe, co jest naprawdę bardzo groźne dla tego Pokemona. I trzyma Dragon Fangle, co ciekawe, i ma umiejętność Levitate, która sprawia, że nie jest raniony przez ataki typu ziemnego. Jest to Pokemon zarówno silny, jak i szybki. No i ostatni Pokemon legendarny, Raikou. Ostatnia z trzech legendarnych bestii, jakie możemy złapać sobie w Pokemon Colosseum. No i ma również zdolność Presja, jest to Pokemon elektryczny i jest on bardzo szybki i dobry nawet w spec ataku. No i tyle na temat nowych Pokemonów, więc ja zapisuję grę i żegnam się z Wami. To do usłyszenia w kolejnych filmach serii Pokemon Colosseum. To cześć!